Na jednym ze spotkań konsultacyjnych projektu rewitalizacji miasta został poruszony temat zwolnienia z podatku właścicieli nieruchomości w centrum Końskich. Czy pomysł wejdzie w życie? O pomyśle opowiadał nam burmistrz miasta i gminy Końskie Krzysztof Obratański. Do tej pory nie stał się przepisem, że nie został wprowadzony w życie, dlatego że ta rewitalizacja była jeszcze rzeczą odległą. Natomiast w tej chwili jesteśmy po przyznaniu pieniędzy na dofinansowanie przebudowy ulicy Piłsudskiego, Księdza Granata i Placu Kościuszki, a więc głównego elementu rewitalizacji centrum miasta i w związku z tym powtarzamy ten pomysł. Z chwilą wcielania idei w życie burmistrz ma spotkać się z zainteresowanymi w celu ustalenia mechanizmu działania. Ponieważ nie ma możliwości realizacji tego przez uchwałę Rady Miejskiej, będzie to więc indywidualna decyzja burmistrza oparta na jego uprawnieniach. Aby zostać zwolnionym z podatku, potrzebny będzie wniosek wraz z udokumentowaniem prowadzonych prac co do ich wartości. Wraz z nowymi informacjami będziemy wracać do tematu.